Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, tydzień temu nie było felietonu, nie mogliśmy się spotkać, mój tata ciężko chorował, potem przyszła śmierć, ale byliśmy w włączności modlitewnej i za to całej rodzinie Radia Maryja, wszystkim ojcom, wszystkim słuchaczom, tym, którzy włączyli się w modlitwę za mojego ojca, chciałem serdecznie, ale to serdecznie podziękować. Również tym, którzy przybyli na pogrzeb. Mówię tu o ludziach z Lipinek, mówię o też o rodzinie Radia Maryja, a także delegacjach z posłem Przemysławem Czankiem i panią poseł Barbarą Bartuś na czele. Oraz księży tych, którzy przybyli modlić się nad ciałem mojego ojca. Chodzi tutaj o księdza proboszcza Wacława Śliwę, o księdza Krzysztofa, który mu towarzyszył, ojca Jarosława Paszyńskiego i mojego też serdecznego przyjaciela księdza Ryszarda Szwasta. To są rzeczy trudne, ale jeśli są przeżywane w duchu świętej wiary katolickiej, naprawdę przechodzi się to o wiele lepiej, głębiej w tej perspektywie zbawienia. I myślę, że to jest też w perspektywie ta pewnych takich rekolekcji też świątecznych, ale, ale również tych właśnie w perspektywie ostatecznej można to wszystko było przeżyć. Za to serdecznie dziękuję całej rodzinie Radia Maryja, wszystkim ludziom z Lipinek i okolic, a także Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, która była ze mną. Serdeczne Bóg zapłać. Też w tej perspektywie, Taka refleksja nachodzi, jak przeżywamy święta Bożego Narodzenia, czy w ogóle święta religijne, takie jak Wielkanoc i inne, jak powiedzmy Święto Wszystkich Świętych, czy Dzień Zaduszny, bo to jest pewien cykl roku liturgicznego, który nie inaczej świadczy o tym, jaki jest nasz stan ducha. I w perspektywie właśnie takich trudnych wydarzeń, jak pogrzeb, też widzimy, jak to można przeżywać bo jeśli wypłuczemy całe nasze życie z perspektywy religijnej to w momencie śmierci się wszystko absurdalizuje i zamiast Prawda, dnia zadusznego, przeżywanego religijnie zamiast wszystkich świętych, w perspektywie też religijnej, przeżywanych, zaczynamy wchodzić w jakieś nowinki typu Halloween, próbujemy zagłuszyć gdzieś zabawą to, co jest bardzo głębokie, to co porusza całą głębię naszego jestestwa. To, co też daje nam rozumienie, że jesteśmy w całym ciągu pokoleń, jesteśmy dziedzicami naszych ojców, praojców, dziadów, ten cały ich dorobek, również dorobek wiary. Tej, tej, te, tego wymiaru, tej perspektywy, te, te, tego dziedzictwa zostaje jak gdyby zaprzepaszczony, zerwany. No bo przecież ta kultura liberalna, ta kultura rewolucji absolutnie na śmierć nie ma odpowiedzi, tylko potrafi to zagłuszać. I kiedy widzimy, że zamiast świąt Bożego Narodzenia, raz za razem również w naszym kraju pojawiają się Prawda, święta zimowe, czy święta bałwanka, szczęśliwego bałwanka, tak niektórzy sobie życzą. Jak bardzo to, co jest związane z tym, że Bóg przychodzi, moc truchleje, Pan Niebiosów ożywiony przychodzi tutaj do nas, jak bardzo to wszystko jest spłycane, jak gdzieś ta nasza kultura europejska ginie w tej perspektywie. Tak samo dotyczy to świąt Wielkiej Nocy i tak dalej. W Polsce jeszcze bronimy się, w Polsce jeszcze wszystko to, co ważne w naszym życiu przeżywamy w kontekście religijnym, w tym odniesieniu do Pana Boga. Cała kultura jest tym przesycona, cała obyczajowość i wydaje się, że to jest bezcenne. Również to mówię w kontekście tych trudnych wydarzeń, które też były moim teraz udziałem, że w Kościele katolickim, w wierze, w obyczaju katolickim przeżywamy to wszystko niezwykle głęboko i widzimy tę wielką nadzieję zbawienia, która przed nami. Natomiast oczywiście to, że porywani są nasi młodzi, ludzie czasem starsi, jak gdyby tą ułudą nowoczesności, to przecież było i za czasów komunistycznych, to było i za czasów bez tego nazizmu czy jeszcze wcześniejszych oświeceniowych trendów, ale to wszystko zbankrutowało, bo przecież człowiek to nie tylko ta doczesność, nasza kultura nie może tylko i wyłącznie być nastawiona na zabawę taką pustą, bez tej głębi relacji, które są między nami, ale tej fundamentalnej relacji, jaka jest między nami a Panem Bogiem. Nasza, nasze życie indywidualne, ale nasze życie też zbiorowe, to narodowe, właśnie cała ta kultura. To jest potężne dziedzictwo, które chroni nas przed różnymi zagrożeniami, które jest, pozwala nam przeżyć godnie różne takie i radosne, i te cięższe chwile. To wszystko jest bezcenne. Wydaje mi się w tym jeszcze okresie bożonarodzeniowym, e, prawda, i, i po trzech królach i, 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 i po, po, w, prawda, w świętach Bożego. Bożego Narodzenia powinniśmy to szczególnie docenić i szczególnie też kultywować i przekazać następnym pokoleniom. Jeszcze raz Państwu za wszystko serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.